Stosunki między Polską a Ukrainą istotne z punktu widzenia położenia geopolitycznego obu państw dzisiaj warunkowane są globalnymi zmianami, które zachodzą w przestrzeni geopolitycznej całego globu, ale szczególne znaczenie dla tych stosunków ma presja, którą wywiera Federacja Rosyjska i to już od wielu lat. Należy bardzo wyraźnie podkreślić, że partnerstwo Polski i Ukrainy, także ujmowane w formule partnerstwa strategicznego, warunkowane jest nie tylko regionalnym kontekstem, w którym te stosunki są realizowane, ale także kontekstem globalnym, globalnych zmian. A dzisiaj ład międzynarodowy od zakończenia zimnej wojny podlega zmianom i obecnie mamy do czynienia z bardzo wyraźnym przyspieszeniem tych zmian i przewartościowań globalnego ładu międzynarodowego, zwłaszcza w formule jego biegunowości. Zmienia się pozycja wielkich mocarstw Stanów Zjednoczonych, które będąc liderem świata zachodniego, relatywnie słabną. Wzrasta potęga Chin z ich takimi penetracyjnymi działaniami w skali globu, także w odniesieniu do Europy Środkowej i Wschodniej. No i w tym kontekście pojawia się także zmieniająca się, odwołująca się do formuły takiej neoimperialnej polityki pozycja Rosji i presja Rosji na obszar poradziecki. Rosja próbuje dokonać korekty porządku międzynarodowego, który się zmienił na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, tego ładu dwubiegunowego, który wówczas istniał i którego istotnym elementem kresu był rozpad ówczesnego Związku Radzieckiego z uwolnieniem całego zespołu geopolitycznych przekształceń na obszarze byłego Związku Radzieckiego. I o ile w okresie prezydentury Jelcyna Rosja starała się być partnerem Zachodu, a Zachód starał się być partnerem Rosji. Między innymi to specyficzne porozumienie między NATO a Federacją Rosyjską z 1997 roku, porozumienie z 2002 roku, gdzie Rosja uzyskała prawo współdecydowania o wielu sprawach dotyczących funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego z wyjątkiem przyjmowania nowych państw członkowskich i oczywiście z wyjątkiem wykonywania zobowiązań wynikających z artykułu 5. Podkreślam to, bo to był taki okres zbliżenia i współpracy w formule kształtowania systemu bezpieczeństwa kooperacyjnego. Ten klimat jest już klimatem przeszłości, zwłaszcza po słynnym wystąpieniu prezydenta Putina w czasie konferencji, tej globalnej konferencji dotyczącej spraw bezpieczeństwa w Monachium w 2007 roku, kiedy prezydent Putin bardzo wyraźnie podkreślił, że Rosja nie akceptuje architektury bezpieczeństwa międzynarodowego, która się ukształtowała po zimnej wojnie. Ta architektura jest architekturą upokarzającą. Rosja domaga się jej zmiany i istotnym elementem myślenia Rosji dzisiaj stało się wytyczanie stref wpływów, wyłącznych stref wpływów, które najwyraźniej Rosja chce, aby cały obszar poradziecki, z wyjątkiem tych republik nadbałtyckich, które
które przystąpiły do NATO i do Unii Europejskiej, była regionem jej obszarem i jej wpływów z ograniczonym oddziaływaniem Zachodu, zwłaszcza liberalnych wartości, obecności instytucji euroatlantyckich, czyli po prostu wykluczanie możliwości członkostwa w Unii Europejskiej pozostałych państw obszaru poradzieckiego. Wyraźnym elementem aspiracji Federacji Rosyjskiej jest powrót do koncertu mocarstw, zbudowanie pewnej geopolitycznej zgody co do podziału świata na strefy wpływów kontrolowane przez wielkie mocarstwa. W warunkach tego klimatu i takiej strategii myślenia geopolitycznego Federacji Rosyjskiej mamy właśnie do czynienia z presją wywieraną na Ukrainę dzisiaj, ale ta presja wywierana na Ukrainę tak naprawdę jest presją wywieraną na cały świat zachodni, aby ten świat przestraszony, świat pragmatyzmu takiego konsumpcyjnego, wygody, spokoju, zechciał zaakceptować w imię zachowania tego spokoju, dobrobytu, wyłączne prawa Rosji do obszaru poradzieckiego. Pytanie, czy ta strategia, te oczekiwania geopolityczne, które dzisiaj ma Federacja Rosyjska, mają się skończyć na obszarze poradzieckim, czy będą sięgały dalej. Należy pamiętać, że Rosja w swej kulturze strategicznej odziedziczyła imperialne myślenie po Rosji carskiej, po Rosji sowieckiej. Mamy do czynienia z bardzo wyraźną kontynuacją kultury strategicznej na przestrzeni długiego okresu czasu, która polegała na kontroli określonego terytorium i dominacji w określonej przestrzeni. Ta formuła myślenia się bardzo wyraźnie utrzymuje i jest presją nie tylko na Ukrainę, ale jest presją na cały świat zachodni. I to, co jest dzisiaj największym wyzwaniem dla świata zachodniego, w tym także dla Polski, jak reagować na wyzwanie tworzone przez Rosję, które wiąże się bardzo często ze stosowaniem instrumentów presji wojskowej poniżej progu wojny, poniżej definicji agresji, poniżej mechanizmów, które są elementem reagowania w ramach systemu bezpieczeństwa zbiorowego ONZ. Ten system nie reaguje i nie reagował w warunkach aneksji Krymu czy obecności Ukrainy, obecności Rosji na wschodniej Ukrainie. Świat zachodni przywykł przez długi okres czasu do strategii odstraszania przy pomocy potencjału jądrowego, także broni konwencjonalnej. Czy strategia odstraszania jest dalej skuteczna i jak może być skuteczna w odniesieniu do tych hybrydowych elementów presji, które stosuje Federacja Rosyjska? Jak reagować na inne hybrydowe elementy presji, jakimi są działania dezinformacyjne i presja dezinformacyjna Federacji Rosyjskiej, także na społeczeństwa i wspieranie populistycznych tendencji radykalnie prawicowych nurtów w państwach liberalnej demokracji, jakby wskazując na pewien element szczególnej wrażliwości i podatności państw zachodnich, społeczeństw na oddziaływania informacyjne. To jest zespół problemów, relatywnie nowych jakościowo, wyzwań, z którymi mamy do czynienia w warunkach nowej, można powiedzieć starej, w nowej rzeczywistości realizowanej strategii geopolitycznej Rosji z wyzwaniami także dla stosunków między Polską i Ukrainą. I w tym kontekście ważnym elementem, także wyzwaniem dla Polski jest, jak reagować na te wyzwania i jak kształtować stosunki z Ukrainą. Ważnym niewątpliwie elementem tej reakcji jest włączanie Ukrainy w różne elementy dialogu międzynarodowego, które są właściwe dla państw Europy Środkowej.
w ogóle jakby myślenie o Ukrainie nie jako o państwie Europy Wschodniej, ale jako o państwie Europy Środkowej z włączaniem w Ukrainy w istniejące tu struktury dialogu. Taką strukturą dialogu nową stał się między innymi Trójkąt Lubelski, obejmujący Ukrainę, Polskę, Litwę. To jest element budowania pewnej przestrzeni więzi instytucjonalnych w Europie Środkowej z uwzględnianiem Ukrainy. Ale pytania dotyczą także tego, jak włączać Ukrainę w inne elementy, jak integrować z innymi elementami zinstytucjonalizowanego dialogu w Europie Środkowej, jak na przykład Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa Trójmorza, jak włączać Ukrainę w projekty infrastrukturalne, czyli budować sieć więzi z Ukrainą, budować poczucie odrębności Ukrainy w stosunku do obszaru poradzieckiego, kształtować tożsamość też polityczną Ukrainy w warunkach stowarzyszenia jej z Unią Europejską, tożsamość polityczną inną, która jest właściwa dla Rosji. To są zadania z jakby olbrzymim sensem geopolitycznym dla przyszłości Europy, także przyszłości bezpieczeństwa w Europie i tej odpowiedzialności za przyszłe generacje.